Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Godzina Z tej strony Kwiatos i dzisiaj moim gościem jest Great No Name z klanu Nokap. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Będę po prostu mówił Great, bo tak, żeby troszeczkę było krócej i żeby to jakoś tak w miarę jeszcze... Wszyscy tak dobrze mówią, nie ma problemu. No to sobie akurat tak pozwolę. Polatamy oczywiście na może dzisiaj na dyszkach, w sumie jak zawsze. To już sobie proszę wybierz czołg. A ja mam dla ciebie pierwsze pytanko. Powiedz mi proszę, Great, co oznacza wasza pełna nazwa i dlaczego wybraliście akurat taką? Jak to tam z wami było? Sama w sobie nazwa to No Cap oznacza, żeby nie kapować. Bardzo nas denerwowało, jak jeździliśmy, więc zostaje tam jeden czołg czy dwa i wszyscy, że tak powiem, jadą na kapa zamiast walczyć do końca. I stąd się wzięło takie powiedzenie, my wybieraliśmy nazwę klanu, bo kiedyś zaczynaliśmy od nazwy Fury 7. Tak było nas 7 kolegów po prostu i tak chcieliśmy, no, chcieliśmy, nie chcieliśmy, zrobiliśmy klan, żeby było wiadomo, że jeździmy razem i tak dalej, zrobiliśmy Fury 7, stopniowo to się wszystko rozrosło i później był pomysł, żeby zmienić nazwę klanu. I głosowaliśmy po prostu pomiędzy sobą, kto wybierze najlepszą propozycję. Wybieraliśmy, długo debatowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że nikt z nas nie lubi kapować, każdy chce walczyć do końca. Tak więc nazwaliśmy nas klan No Cap przez zero. Dlaczego przez zero? Bo przez No Cap już było zajęte, tak więc tak się skończyła przygoda i w ogóle nasza nazwa, historia, jaka jest z tym związana. A jak długo funkcjonujecie już pod tą nazwą No Cap? Ile to już tak mniej więcej czasu? To znaczy ogólnie klan powstał od 16, coś marzec 2016 roku. Jakoś tak dokładnej daty akurat nie pamiętam, tam mamy w logu wpisane, stąd wiem, że 2016 marzec, a to był czy 16 czy 5, to nie pamiętam dokładnie, ale na logu mamy datę założenia klanu. To znaczy my ten klan, to mówię, założyliśmy pod nazwą Fury 7, aczkolwiek trochę pograliśmy, a kiedy przeszliśmy na nazwę No Cap, to nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek no, jesteśmy praktycznie cały czas tą samą ekipą, tylko która się powiększa. Tak naprawdę to takie osoby, które były u nas w klanie i odeszły, to były dwie osoby, tak? Bo nie mówię tam, że czasem się trafiły dwie osoby, które weszły na chwilę i wyszły. Aczkolwiek staramy się przeprowadzać rekrutację. No, ogólnie nie prowadzimy rekrutacji. Po prostu zapraszamy ludzi pasujących do nas. Jak ktoś z nami pogra, ktoś pasuje, to zapraszamy. Nie prowadzimy otwartej rekrutacji, nigdzie się nie ogłaszamy, żeby jak najwięcej byle kogo wziąć. Liczy się najbardziej dla nas atmosfera, która jest w planie, żeby zachować to, co mamy, bo jednak to, nad czym my pracowaliśmy i no jesteśmy praktycznie najstarszym polskim, jednym z najstarszych, przepraszam, polskich klanów, które są na polskiej scenie, praktycznie z tą samą ekipą, która się tylko powiększa, nie maleje, można powiedzieć. Tak więc gracze nie uciekają. Dlaczego? Nieważne, czy są jedni, którzy mają tam, nie wiem, pod 4000 WNA, są i goście, którzy mają tam 1000 z hakiem. Aczkolwiek atmosfera, jaka panuje u nas w klanie, nie ma żadnej presji, nie ma ciśnień. Wiadomo, że żartów jest kupa, jest wesoło, tak więc mało kto odchodzi od nas. No powiem ci, że chyba jeszcze tak wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie od nikogo nie otrzymałem, ale cieszę się, bo kawał historii przedstawiłeś. Jestem gaduła ogólnie, tak więc... A no to dobrze, to idealnie, widzę, że idealnie trafiłem. Dobra, poczekaj, na razie to się może wstrzyma z drugim pytaniem, bo tutaj widzę, że troszeczkę się zaczyna może rozkręcać ta bitewka. Nic tu nie ma. Jadę tam do ciebie. Tutaj trzeba będzie pomóc ekipie. Kto jest? Leopard, dobra. Jeszcze pigułę wyrwał. Dobra. Tam niszczarka była tam na wprost, tak więc strach wyjechać. Kurna, ten 268 to mógłby albo jechać, albo stanąć, niech się zdecyduje, bo blokuje nam przejazd. Chodźmy, wrócimy tamtą stroną, co? Półką. Tutaj ten nam nie da pograć, a Tedek tam stoi.
Niestety na mojego demona prędkości trochę słabo, ale co zrobić. Cofamy się, czy jedziemy linią zero do nich? Ja bym się cofnął. Dobra. Dlaczego? Bo zobacz, bo środkiem tam wjeżdżali mocno i już rozbijają tam. Dobra, ja się przeładuję do pełnego. A półko mnie jedziemy, bo widzę ty. Jedź, ja zawinę tam do ciebie. Aha, okej. Okay. Ja trochę bardziej mobilny, to mogłem sobie pozwolić na taki łuk. Na razie mam aż jedno przebicie. Dziwna bitwa. A jaki łomot dostajemy. Ja też, bo nic nie przyjechało na przepychacz, a teraz będziemy walczyć, wiesz. Ze wszystkimi. No celów teraz nam nie braknie. O, jest lajcik. A nie opuszcz. No właśnie widzę. Dobra. I z siódmy. Zasłonięty. Można zapomnieć z tego miejsca. O cholera, ale wjechałem. Cofnę się trochę za ciebie. Nie spodziewałem się tu tych dwóch hewików. Aj. A, już plecy mamy, super. Dobra, to ty weź plecy, ja przód trzymam. Popełniłem błąd. 140, ale już się ustawię na nią. Dobra, mam jeszcze jedną. Nie rusza się wcale. Jeszcze jedną pestkę mam. To jest AMX 4 na pestkę. Miałem długi przeładunek. Ja też, 29 sekund. Jeszcze babol, kurde. Raczej nic nie zrobimy, zginiemy marnie zaraz. O, jeszcze odbiłem przez przypadek. Ciebie mierzą. Jeszcze nic nie zrobię przez 5 sekund. No ja mam 4 sekundy do przeładunku, nic nie dałem rady. Niestety mnie tu zmolestowali. Daj spokój, co tu się stało w ogóle? Pojechaliśmy tutaj praktycznie we dwóch z niszczarką i... A gdzie reszta drużyny zniknęła? No dobra, no fajnie poszło. Na przepychu, no. Jeden czołg, co rozliczyliśmy, Leoparda. I to wszystko, no i bitwa w plecy. Ja pitole, co tu się wydarzyło? No dobra, no ale mamy chwilę czasu na kolejne pytanie. Great, powiedz mi taką rzecz. Klan zakładałeś ty bezpośrednio, czy ktoś inny zakładał, a ty jesteś dowódcą? Jak to tam jest? Grupą, która założyła, że tak powiem. No, nie ja wydałem Golda na nazwę, ale byłem w tej grupie Fury 7, czyli 7 wściekłych, którzy takich wesołych pomidorków, którzy jechali sobie i strzelali. Gdzie popadnie, tak? Aha. Rozumiem. Czyli taka wesoła paczka i akurat siła demokracji zwyciężyła, ale na razie ty tym... O, widzę, znaczy, Paco, coś tam wybrany, bo pod nazwą Fury 7 był inny dowódca, a jak zmieniliśmy nazwę, przeprowadziliśmy wybory i klan mnie wybrał na dowódcę. No i bardzo dobrze. Dobra. Więc tak, mamy Himmelsdorf, ja to pojadę na górkę, na linię 0, no bo tym Kranwagenem to najlepsza miejscówka chyba będzie. Pojadę z tobą. A jeszcze mam takie pytanie, a powiedz mi, jak tworzyliście klan, to po prostu dlaczego go chcieliście stworzyć? Dla wspólnej zabawy? Dlatego, że się dobrze bawicie? Czy jakiś cel większy za tym przyświecał, czy po prostu ludzie tak? Wiedzieli, że jeździmy razem. No nie wiem, no to tak padło nagle, wiesz, wieczorkiem. Na spontanie? Klan, tak. Mhm. No tak, to nie myśleliśmy o tym, żeby gdzieś startować i tak dalej. Dopiero później pojawił się pierwszy konkurs, gdzie trzeba było, pierwszy konkurs na WoCie, że trzeba było, że klany... Jakieś, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale musiało być 15 osób w klanie. A nas tam nagle było chyba z 10. I na szybko zaczęliśmy rekrutację, żeby było tych 15 do tego konkursu. Wygraliśmy, ale już w trakcie trwania konkursu nic oczywiście nie wygraliśmy, ale zabawa była przednia.
No i od tamtego czasu bierzecie czynnie udział pewnie we wszystkich eventach, Dokładnie, od turniejach i... każdego jednego turnieju, jaki jest pierwszy turniej, jaki w ogóle był organizowany przez WOTA, to chyba tam trzecie miejsce zajęliśmy. Pierwszy turniej w ogóle klanowy to był ogólny przez Wargaming organizowany, nie tam żaden ligowy ten, tylko takie coś jak typu ESL był swego czasu, to Wargaming zorganizował taki turniej. To mówię, trzecie miejsce zajęliśmy, fajne nagrody zgarnęliśmy za to trzecie miejsce, wtedy były naprawdę solidne nagrody, jak na tamte czasy. Tak więc i tak się zaszczepiliśmy się wtedy na turnieje, ligi, braliśmy udział we wszystkich, można powiedzieć, ligach, jakie były, mapach globalnych, turniejach, dużo turniejów i konkursów organizujemy, czy to wewnątrzklanowych, czy międzyklanowych, tak. Na przykład, co mogę powiedzieć, najciekawszy konkurs organizowałem, to był konkurs 3x3, gdzie dla polskiej sceny, gdzie zrobiłem drużyny losowe tak, żeby w żadnej drużynie nie było powtarzającego się gracza z klanu. Czyli na przykład grałem w drużynie z klanem YOLO i Lisk, tak? Na przykład, a w innej drużynie grał klan YOLO, Bob i na przykład Grom, tak? No, przykład. Dobrze współpracujemy z klanem BWP, to jest taki nasz największy zaprzyjaźniony sojusznik od lat. Dużo gramy razem wspólnie, dużo trenujemy, strzelamy, organizujemy wspólne turnieje międzyklanowe, wspólne potyczki. Bardzo fajnie nam się współpracuje z tym klanem, można powiedzieć, jest to zaprzyjaźniona ekipa. Taka najbardziej, bo ogólnie staram się współpracować z każdym klanem, nie mamy, że tak powiem, z kimś był skłócony, do kogoś miał żal. Raczej nie mamy takowych, że tak powiem, swoich historii. Uła, ale bułę dostałem. Ja na razie na przeładunku 22 sekundy. A jak tam z przodu sytuacja? Godzilla i T-57 Heavy tutaj na mnie wyjeżdża. A ja jestem tutaj z Pizelem. No jeszcze 8 sekund i będę przeładowany, spróbuję ich tutaj trochę poobijać. O, Light jedzie nam pomóc, dobra. Ja wyjeżdżam od tyłu trochę teraz. Dobra, obijamy Progetto. Pocisk przeleciał przez Progetto. Nic mu nie zrobił, świetnie. Dobra, jeszcze pestkę komuś sprzedam. Ja kogoś zobaczę przez te wraki. Dobra, przeładunek mam. Heavy kładuje. Dobra, Godzilla na mnie jedzie. Dobra. 17 sekund, powinienem ją porobić. Dobra, pięknie. Heavy przeładował, ja mu dostałem drugi raz. Jadę, jeszcze 10 sekund. Przytrzymaj go chwilę, dasz radę się z nim sk- A, dobra, objeżdżę. Nie, ładuję, wiesz. A ja mu dostałem, już nie postrzelam. Teraz bardzo 30 sekund ładuję. Dobra, bułę jeszcze wyrywał. Ten Shizel go powinien porobić. Co, ja się już na kapa może... Tu już... A nie, patrz, jeszcze ciężar, tam jeden w dole jest. Ale ja się cofnę na kapa. Ja też się cofam na kapa. Bo już widzę, że zaczynają jechać. Może stąd jeszcze ich obiję. Będę miał bicie chyba z góry. No wyjedź. Pięknie. Kurna, uciekł. Ten heavy został na górze jeden. Ale dobra. O kurde. Żeby cię tam nie porobił. Zdjął mnie właśnie. Aha. Miałem wieżę rozwaloną i nie obróciłem się już na niego. Ja to spróbuję ogarnąć na kapie. Ten Cizel zrobi, tak więc... E5 już wjechała na kapa, już po nią jadę. Jest. Dobra, jestem przeładowany. Prawej z prawej masz. I siódmy. Dobra, walczy z kimś? Czy patrzy na mnie? Teraz zerknę. O, jak pięknie. Strzela. Cześć.
Nie skończę go. Kurna, w trupa poszło. Dobra, piątka z przodu. Jeszcze, a dobra, T5-7 na szczęście został na górce. Dobra, poszło na gęsi. Dobra. Piątka poszła do piachu. Co tu zostało? Chieftain. Chieftain. No w sumie na dwa dobre strzały jest, tak ładnie polosuje. Gold Bullet. Dobry gracz. Dobra, no to tym bardziej trzeba go skończyć. Aha, dobra. A się ładnie ustawił. Dobra. No i udało się. Po tej pierwszej bitwie, która była co najmniej dziwna, tutaj chociaż coś postrzelaliśmy. No i dobra. Zadowolony jestem. Mam dla ciebie już, Great, kolejne pytanie. Powiedz mi proszę, dlaczego nadal gracie w World of Tanks, skoro wszyscy tak na tą grę narzekają? Wiesz, każdy zawsze narzekał i narzekać będzie. Zawsze komuś coś nie będzie pasować. No ja bynajmniej nie zwracam na to uwagi, lubię to, jestem uzależniony od gier. Nie tyle gier z samego grania, co od online'a, od rywalizacji. No nie wiem, cały czas są jakieś turnieje, eventy wszelkie. Na przykład te, które w tym momencie nam dali operacje, czyli zaraz aż te igrzyska, te całe igrzyska, tak. Aha. To bardzo, bardzo fajna sprawa, wciąga. Swoją ekipą gramy cały czas, dlatego, bo jest ski. Jest fajna ekipa, nawet czasem człowiek nie ma siły, a chce wejść na imprezę, żeby tylko pogadać chwilę z tymi ludźmi, bo rozmawiamy też na co dzień, nie tylko na konsoli, ale czy na WhatsAppie, na PSN-ie. Spotykamy się ze sobą, mieliśmy w zeszłym roku na trzecią rocznicę powstania klanu. Zrobiliśmy sobie zlot klanowy, poznaliśmy się bliżej, 3 dni. By powiedział, na pewno niezapomniane wrażenia, oczywiście w granicach rozsądku, tak naprawdę bardzo sympatycznie było, bawiliśmy się super. Teraz kolejny zlot będzie w tym roku, już to będzie raczej z tego co wygląda doroczna impreza, taki zlocik klanowy. I spotykamy się też, są ludzie, nie wiem, tak, ja jestem osobiście z Radomia, jest nas kilku z Radomia, często się już wcześniej spotykaliśmy, tylko mniejszym gronem. A tak na 3-lecie klanu zrobiliśmy duży zlot, gdzie naprawdę było sporo tych ludzi, nawet nie wiem, chyba coś koło 20 osób, może ciut mniej, nie pamiętam dokładnie, nie wiedzieć czemu, nie pamiętam. No, mam pewną teorię. Myślę, że nie ja jeden bym nie pamiętał. Aha. Aczkolwiek naprawdę się bawiliśmy pierwszorzędnie. Też, no mówię, no spotykamy się na co dzień, jesteśmy, bym powiedział, bardziej grupą przyjaciół. Już teraz mogę śmiało powiedzieć, tam wiadomo, że czasem są dziwne żarty, ktoś tam komuś, jak to się mówi, delikatnie dokuczy, ale wszystko w granicach rozsądku, lubimy się. Razem gramy ze sobą, nie ma jakiegoś takiej wewnętrznej presji, ciśnienia, podziałów. No myślę, że to jest nasz największy plus przede wszystkim, tak? I to nas odróżnia od innych, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą i trzymamy się razem od bardzo dawna. No mówię, ekipa u nas się nie zmienia, tylko powiększa. Tak więc biorąc pod uwagę tą polską scenę, która jest, to jest to ogromny plus, tak? Taka stabilizacja, nie? Chyba bym powiedział, jaki w ogóle jest ten. Dobra. Jedziesz do przodu?
chyba tak, no bo tutaj kurde jeszcze znowu wyjechałem na przepychacz i znów strzelę. Uważaj, Conway. Dobra, jadę za tobą. Zjechałem szybko do dołu, bo... Uła. A nie, to ten Audes cały. Dobra, ucieka. Już do ciebie jadę. Co tam płonie? V-ka, dobra. RHM, RHM jeszcze jest. Conway. Dostał bułę. Tu z lewej jeszcze ktoś ostro bije. Uważaj na tego RHM-a. Ja wjeżdżam tam głębiej, żeby się schować za ten. O. Tak to zrobię. O, ale... Nie popisałem się w tym momencie. Bułę dostałeś? Nie. Nie trafiłem niestety. Kurna, odbił. O, podpalili mnie. Super. Ale fantastycznie. Mistrzostwo świata. Nie mam gaśnicy. Jaki niefart. To ten Conway. Dziad jeden. Dobra, Małszen jest do mnie tyłem. Spróbuję go bić. Skubany, niszczara mnie skończyła. Celowałem na nią, aj, nie sądziłem, że we mnie mierzy. Pierdzielony, jak mnie zdjął. Dobra, zobaczymy, jak tobie pójdzie. No, niewiele zrobiłem w tej bitwie. Ale jak na razie nie jest za ciekawa sytuacja. Uważaj na tą niszczarkę, bo mnie zdjął. Odbił. Nie, trafiłem, bo sam czubek mi wystawał i... A. Niestety. Nie widzę go. Co, uważaj, Conway, masz nad, z prawej nad sobą. Aj, no jak ja go nie trafiłem. Co, on cię nie widzi? No teraz już na pewno. Jest audience, teraz ten drugi obiekt jakiś tam. A, super. Oj, patrz, chyba kita zapiąć. Nie mam chyba na PCR-y. Jestem czwartym, jakoś wolę jeździć, ale pierwszy lepszy. No ale jest czwarty, nie jest zbyt popularną raczej maszynką z tego co a widzę. A ja uwielbiam nim grać. Tak? A dużo osób też narzeka, że jest taki jakiś nijaki. Jak on to robi? O, już masz z lewej, kto tu z lewej jest? 53 TP. No co jest? No jeszcze niszczara została, może wyciągnie, chociaż wątpię. Raczej. No i dobra, znowu tak się złożyło, że mamy chwilę czasu, więc pora na kolejne pytanie. Co byś wskazał jako taki znak charakterystyczny dla was, co was wyróżnia na tle innych klanów? Czy jest coś takiego u was? Czy... Aha, to co powiedziałem, stabilizacja najważniejsza i atmosfera jaka panuje i to, że nie prowadzimy otwartej rekrutacji, tak? Nigdzie nie ogłaszamy się, że prowadzimy rekrutację, nie bierzemy kogo popadnie, właśnie po to, żeby zachować to, co mamy, tak? Mhm. Dużo już znamy przykłady wielkich klanów, które przyjmowały kogo patrząc tylko na WN8, i się szybko rozpadały, bo przyjmowały ludzi, którzy byli toksyczni, tak, i
rozwalali klanów wewnątrz. No bym powiedział, no nie powiem, że u nas są sami złoci, kulturalni ludzie, bo nieprawda, bo bym skłamał, a tego bym nie chciał. Zawsze się trafi ktoś, kto też potrafi, że tak powiem, wyrazić swoją opinię o wocie negatywną, tak to nazwę grzecznie, aczkolwiek to nas odróżnia, że trzymamy się razem, jesteśmy naprawdę fajną, zgraną ekipą. Dodatkowo jeszcze dużo prowadzimy eventów. Mamy bardzo fajnego, między innymi kolegę Bażanta, który też sponsoruje część turniejów. Też jakieś nagrody, jak się trafiają skądś, to też przeznaczamy na jakieś nasze wewnętrzne turnieje, konkursy. Bardzo, no nie wiem, już tych konkursów nie wiem ile mieliśmy, ale 2 na 2, 3 na 3, 1 na 1. Masę, robiliśmy konkursy z BWP wspólnie, z nagrodami, no mówię, zrobiliśmy jeden konkurs dla polskiej sceny, bardzo dużo, chyba 11 czy 13 klanów różnych polskich brało udział w tym konkursie. Nie chcę spekulować tutaj liczbami, mówić konkretnymi, bo nie pamiętam po prostu, ale wiem, że naprawdę było bardzo dużo różnych klanów, brało udział i BWP, my, YOLO, Grom, Pancerne Lisy, jakieś Liski, Bob nawet był jeden, no i jeszcze, no nie pamiętam, Bru, jak dobrze kojarzę, więcej nie pamiętam tych klanów, to nie chcę też kogoś pominąć, mam nadzieję, że nikt się poczuje urażony, że akurat jego nie pamiętałem, ale to też nas odróżnia, że potrafimy coś zrobić, coś robimy i robimy to dobrze, nie obiecujemy czegoś, a później się wycofujemy z tego. Bawimy się przede wszystkim tą grą, aczkolwiek wiadomo, że czasem potrafi nas doprowadzić do szewskiej pasji, ale nie zmienia to faktu, że uwielbiamy w to grać, cały czas wracamy do tego, jak się da i przede wszystkim do tego, żeby grać razem. Mówię, no to jest taka rzecz, że czasem się wchodzi na imprezę tylko po to, żeby posłuchać tego, jak ktoś albo narzeka na WOTA, albo żeby dowiedzieć się, jak mu mecz poszedł wczoraj, tak, czy jak tam miał coś załatwić w pracy, tak, więc, bo byłeś ciekawy, a na WhatsAppie nic nie pisał. Stąd teraz na przykład będziemy organizować kolejny konkurs 3x3, tym razem otworzymy się na więcej, na drużyny, które już będą stałe zapisane dla wszystkich klanów, dla też nie tylko polskiej społeczności. Mam nadzieję, że zrobimy z tego imprezę cykliczną. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od tego, jak nam uda się pozyskać nagrody, tak? Bo wszystko łatwo się mówi, ale wiadomo, że fajnie, jak się gra o coś, tak? A jednak takie, wywalić takie na takie 3 czy 4 czołgi, tak jak robiliśmy wcześniej turnieje 4x4, 3x3, to jednak jest to spora ilość złota i jakaś tam potrzebna kasa. A naprawdę, jeżeli chodzi o sponsoring nagród, to jest naprawdę ciężko. No, pisałem może z Wargamingiem, community kontrybutorzy sobie lepiej radzą. Ja z doświadczenia, jakie miałem wcześniej prowadząc portal taki z rozgrywkami online, to wiem, że naprawdę bardzo ciężko sponsora, pisząc do takich znanych marek, czy tam nawet gazet jakiś, to nawet głupich kucharów nie chcieli zasponsorować. Tak więc nie wiem, jak będzie dalej, na pewno zaczynamy, mamy fajną inicjatywę na coś nowego w WOTA, żeby coś odróżniającego się zrobić, żeby zachęcić do grania. No i przede wszystkim ta rywalizacja, która ta utrzymuje, że tak powiem, nas w tej bitwie, żeby cały czas była w grze. Rozumiem, ale to jest właśnie, mówisz o tym turnieju, co teraz planujecie zrobić, 3 na 3, czy jeszcze coś innego? Rozumiem. Tak. Ten turniej, który planujemy zrobić 3 na 3, długo nad tym pracowaliśmy. Faktem to może, ktoś może powiedzieć, a co to jest takie coś zorganizować, no niestety... No troszeczkę jest roboty z tym. Którzy próbowali coś zrobić i niestety nie poszło, to nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek już robiliśmy dużo już takich turniejów, jeszcze nie było żadnego niewypału, nie było niezadowolonych graczy, nawet przy tym turnieju, gdzie miałeś losowane drużyny, tak? Czyli mogłeś trafić gościa, który naprawdę nie potrafił grać w WOTA, ale lubił, no. Rozumiem. Bo tak się zdarza, no, że są ludzie, którzy nie są prograczami, ale lubią w to grać, chcą grać
I wiesz, jak taki gość, który ma tam WN-a ileś tam, wylosuje takiego gracza, no może nie być zadowolony z takiego losowania i powiedzieć, że o kurde, porobany turniej i tak dalej. Aczkolwiek nie słyszałem żadnej takiej opinii, a naprawdę byli najróżniejsi gracze z różnych panów. Tak więc wydaje mi się, że ten turniej, który będzie, tak samo wypali, nie będzie żadnych zgrzytów, że przede wszystkim będziemy się dobrze bawić, bo o to w tym wszystkim chodzi, a że przy okazji jak się wygra jakiś czołg, zmierzy się z innymi, to będzie też dużo lepsze. Rozumiem, właśnie, a Leoparda jadę, może go staranuję, dobra. WZ-a jest z przodu, jestem osłonięty, ale to mnie bije WTF, na którego wyjechałem. No niestety ja też właśnie, też mnie tutaj złoili mnie z trzech stron. Błąd popełniłem, się podjarałem. Arta mnie dwa razy. Aha, jeszcze go nie trafiłem. Dobra, między budynki się muszę schować, może zdążę. Mogłaby strzelić ta WZ-a. Nie wiem, co ona kombinuje. Albo wutek się przestawi. Czekaj, lajciki jadą, to... Nie przestawił się, tam siedzi twardo. A, sięgnął mnie. Nie wiem, jak on mnie zdjął, ale to zrobił. No, jakoś powiem ci, wsłuchałem się i też... się troszeczkę zagapiłem, ja ale też, nieważne. Pojechałem do przodu, hej. Myślałem o tym, co mówię. Tak, ale to tak jest, że człowiek właśnie się zajmie się rozmową i później się dopiero orientuje mniej więcej, gdzie ja jestem i co ja tutaj sam robię. już tak. To tam było dokładnie w tej bitwie. Tak, ale ja już się przyzwyczaiłem, bo teraz nawet tak jechałem sobie odważnie, wiesz, ale to już za każdym razem jak gram, to przynajmniej w trakcie godzinnego nagrania ze 2-3 takie zawiechy przynajmniej ja łapię. Podejrzewam, że moi rozmówcy również. Dobra, mamy chwilkę, zobaczmy jak się ta bitwa może... Albo dobra, chodźmy do garażu, szkoda naszego czasu, to pykniemy sobie kolejną, przynajmniej coś porobimy. To teraz chciałem się ciebie spytać, Greg, powiedz mi, co ciebie osobiście najbardziej denerwuje w tej grze? Powiem ci, to chyba to, że jest mało takich eventów właśnie, żeby rywalizować ze sobą, tak? Bardziej bym to... No i to, że ludzie... strasznie narzekają, a cały czas grają, tak? Ja osobiście jestem taką osobą, która nie za bardzo narzeka, jedę, biorę to, co, jak to się mówi, gra daje i jedziemy dalej, no. Wszystkim nie powinno losować tak samo, chociaż czasem się odnosi zupełnie inne wrażenie, ale... To prawda, no ale no, nic się praktycznie nie dzieje. Fajne te igrzyska były chociaż. Jeszcze jedno dodam. Co mnie najbardziej denerwuje, toksyczność graczy. To jak zacząłem dołączać do tych grup na Facebooku, gdzieś tam na Discordach, jak widzę, jak się ludzie hejtują, zamiast grać, bawić się tym, no nie wiem, ja osobiście przegram z kimś, pogratuluję mu zwycięstwa, nie będę mu ubliżał. Dlaczego już bym miał to robić, to mnie najbardziej denerwuje, że ludzie nie potrafią przegrywać. I jest taki hejt na polskiej scenie, jak tam cały czas oglądałem te fora, to już przestałem nawet chodzić na te Facebooki, bo cały czas były jakieś afery, ubliżanie komuś, ktoś ma cały czas do kogoś pretensje o coś. No dla mnie to jest straszna choroba tych czasów. No, coś w tym jest, nie przeczę, że nie. No, masz dużo racji, ale to wydaje mi się, że ogólnie, że nie tylko nasza społeczność, ale tak i pozostałe również nie ustępują nam za bardzo na tym polu. Powiem szczerze, że wcześniej dużo prowadziłem takie ligi, turnieje, Mistrzostwa Polskie organizowałem, Pro Evolution Soccer, FIFA. Powiem ci, nie spotkałem się z tym. Naprawdę aż tak nie było. Było różni gracze, nie było klanów, że jeden bronił drugiego, tylko był każdy sam. Graliśmy, wiesz, tam wiadomo, że się ludzie znali, grali razem ze sobą, ale to nie było czegoś takiego. Aż tak, na takim poziomie, jak to jest w tym momencie na bocie, tak? No ja tam na razie nie doświadczyłem tak na swojej osobie, żeby ktoś tam mnie jakoś tam bardzo hejtował. Aczkolwiek z tego, co czytałem po tych Facebookach i mówię, plany między sobą, różni ludzie, no często są to powtarzające się gracze, no ale jakoś wcale mi z tym lepiej nie jest. Rozumiem. Ale
Powiem ci, że gram w gry 20 kilka lat i też jeszcze chyba takiego zjawiska nie widziałem. I to w najróżniejsze tytuły. Owszem, zdarzały się tam jakieś, wiesz, wiadomości na PlayStation Messages, różnej treści, czy jak grałeś jakąś bijatykę, czy tam coś, czy no strzelankę, to zależy. Ale to były raczej takie epizody, to raz na, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset dni grania w grę, a tutaj to jest jednak mimo wszystko zjawisko, nie powiem, że popularne, ale widoczne, da się to odczuć. Na pewno każdy też dostał co najmniej kilka różnych takich wiadomości, ale dostałem bułę dwie przez głupotę, jeszcze nie trafiłem, aj, Ja pięknie. się zagadałem i znowu nie pojechałem na przepychaczkę gdzieś. A ja wyrwałem dwie buły, nie trafiłem i ogólnie fajnie mi poszło. Dobra, to wiesz co, to na razie nie pytam. Spróbuję to jakoś jeszcze przetrwać i cokolwiek zrobić w tej bitwie. Dobra, teraz z tej strony tłuką, okej. Zapomniałem, że ta lodówka to jest taki papier. Jedna buła poszła, niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś. Gdzie jesteś? A, ty jesteś na tym, na tym zamku. Przy zamku. Ale szału tu nie robię. Dobra, kwadrat tu bije. Spróbuję tu chłopakom pomóc. Wjechałem a ten patent. Nie o to mi chodziło, skończą mnie teraz. Ale fart. Na razie ta strona się jeszcze jako tak trzyma. Nie zdążyłem nawet na spust nacisnąć. Skubany. No dobra, ja oczywiście nic nie zrobiłem, dwa przebicia tylko. Więc szału nie ma. Jak tu sobie radzisz na tej górce? Szału nie robię, szczerze powiem. No to podobnie jak i ja. Przynajmniej jesteśmy konsekwentni. O kurde, wutek. O, przeżył. Ale mnie zdoił. No, bitwy życia dzisiaj mamy, powiem ci szczerze. Jak ci się ogólnie gra tym T5-7 Heavy? Nie licząc tej Nie no, bitwy jak mam. oczywiście. Praktycznie każde rankingówki robię między innymi na Heaviku. Zawsze jakieś bity gram, większość Heavikiem. Dobra. Kolejna bitwa w plecy. Ale nie było tak źle. To pora teraz. No, widzę, że się nie popisałem. Nie no, no coś ustrzeliłeś, zobacz, nie źle. Ja to tam byłem. Pod koniec takim czołgiem i nic nie zrobiłem. Kolejne mam pytanko dla ciebie. Już rozmawialiśmy na samym początku o waszych osiągnięciach, a ja teraz chciałbym spytać o tak największe osiągnięcie. Wydaje mi się, że największym osiągnięciem jest to, że my tą największą ekipą, taką ekipą od początku, można powiedzieć, jedną zgraną paczką jesteśmy. To jest taki największy sukces. To są i sukcesy turniejowe, tak jak mówiłem, że tam nawet pierwszy turniej, jaki był Wargaming, zrobił to tam trzecie miejsce. Byliśmy na mapie globalnej, ostatnio byliśmy, nie wiem, siódme albo ósme miejsce.
przedostatniej mapie. W tej ostatniej tak samo czysto polskim klanem byliśmy najwyżej. No był przed nami klan YOLO, faktem, który wygrał tą mapę globalną, ale w międzynarodowej ekipie. Z czysto polskich klanów, samych zawodników, że grali tylko polscy zawodnicy, raczej nikt przed nami nie był. Zagraliśmy nieźle, wygraliśmy po ESL-a, faktem wyliczaną drużyną, ale kilku z nas tam grało, trzech czy czterech w tej drużynie. Więc, że wygraliśmy ESL-a, w ligach jakieś tam zajmowaliśmy dobre miejsce, od Draka po różne. Nie nawet, bo praktycznie staramy się brać udział we wszelkich rozgrywkach, o jakich wiemy. Teraz bardziej to traktujemy dla panów, wcześniej na początku, jak to chcieliśmy, jak najlepsze wyniki osiągać. Wiadomo, że teraz też chcemy wygrywać, nikt nie gra po to, żeby przegrywać, ale staramy się grać z takimi zawodnikami, którzy są najbardziej aktywni, którzy najczęściej grają niż najlepszymi zawodnikami, a którzy znowu rzadko grają z nami razem, tak? Chodzi o to, żeby każdy się bawił i kto chce się bawić, to każdy pogra. Mówię też, moim zdaniem ogromnym sukcesem było na przykład zorganizowanie tego turnieju 3x3 z mieszanymi drużynami, gdzie naprawdę grali gracze od różniejszych, z różnych klanów i musieli ze sobą się zgrać, nie znając się, tak? I przede wszystkim dogadać się między sobą. No, nie słyszałem, żeby ktoś jeden drugiemu czy naubliżał, czy miał do kogoś tam pretensje. Naprawdę bardzo fajny to był turniej. I że to wypaliło, to chodziło o to, żeby właśnie zjednoczyć tą polską scenę. To do tego bym chciał dążyć, żeby było jak najmniej tego hejtu, a jak najwięcej grania ze sobą. Tak samo chciałem na mapie globalnej zrobić polski sojusz, tak, żeby się nie organizować. Niestety w tym roku ze względu na moją przeprowadzkę i remont mieszkania nie byłem w stanie poświęcić tyle czasu, ile bym chciał, i się pokontaktować z klanami, żeby coś takiego zrobić, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda takie coś zrobić, żeby nie walczyć między sobą, nie wyżynać się między sobą, tylko walczyć z obcymi klanami. No, bynajmniej na mapie globalnej nigdy nie zaatakowaliśmy piersi polskiego klanu. W tym roku chyba nawet nie raz na początku z gromami walczyliśmy tylko dlatego przy wejściu na mapę, a staraliśmy się, jak to się mówi, dać wszystkim pograć, żeby pokazać, że polskie klany potrafią grać, walczyć, dogadać się, i wydaje mi się, że dobrze nam poszła ta mapa globalna, naprawdę bardzo fajnie zagraliśmy, byłem bardzo zadowolony, byłem z wyników. No, szkoda, że w takiej formie to zrobili, że teraz więcej klanów, które de facto nie brały za wiele udziału, nie brały udziału w grze, pozdobywali tak wysokie miejsca, tak, bo za darmo przyjmowali strefy czasowe, de facto których nie grał. No. To było trochę słabe, bo... Ale błąd. Ale błąd, myślałem, że... Ale spieprzyłem, sorry, ale tak spierdzieliłem, że się w głowie nie mieści. Oj, to już nie, to już zjadą. A ty gdzie walczysz, w którym miejscu jesteś? Już się przełączę na ciebie, ale dzisiaj to tak jakoś... Aha, widzę, że u ciebie też wesoło. Tak, po mnie. O kurde, no. Działo trafiłem. No. Myślałem, że to się utrzymało. Dobra, idziemy do garażu. Porozmawialiśmy o sukcesach, a teraz się ciebie chciałem podpytać o największą porażkę. Czy mieliście coś takiego, co możecie uznać za jakąś taką największą porażkę, że byliście tuż, że tak powiem, na wysięgnięcie ręki, a coś tam nie do końca zagrało? Mieliście taką sytuację, czy tak, raczej nie? Tak, trafiają się takie bitwy, że wiesz, o włos wygrywasz i nagle się odwraca karta przez jeden błąd, czy tam zdenerwowanie na bitwę. Zdarza się, ale tak, żeby powiedzieć, coś największe... Największa porażka, ciężko mi w tej chwili, nic mi nie przychodzi na myśl, no raczej. Rozumiem. Nie ma problemu, pytanie wydaje mi się, że zostało wyczerpane. A teraz chciałem się Cię, Grej, to taką rzecz podpytać.
bo rozmawialiśmy wcześniej przed materiałem, trochę tych maszynek masz też w garażu. Chciałem się Cię podpytać, jakie są Twoje trzy ulubione pojazdy i dlaczego akurat te? To właśnie jestem ciekaw jestem, co powiesz w tym temacie. Chyba za wiele się nie będę różnił od większości graczy. Isa trzeciego uwielbiam nim grać. Lubię ogólnie maszyny, którymi można się skontować, można grać promienie. Tak samo z superkomputerem lubię pograć. Jak również ogólnie polskimi maszynami ze względu na patriotyzm, tak? Chcę pokazać, że da się tymi maszynami grać, mimo tego, że nie do końca są to takie top czołgi, tak? Są dużo inne, innych lepszych czołgów, aczkolwiek uwielbiam grać z polskimi, to bym to zaokrąglił, do tych, to taką polską nację bym dorzucił. No to już możesz dobrać właśnie dyszkę i możemy lecieć dalej. A powiedz mi, a z polskich czołgów, który najbardziej preferujesz? Ogólnie polską premkę, ósemkę. To fajna, fajna, bardzo fajny czołg. Też ją lubię. Uwielbiam nią grać, ale te drzewkowa dziewiątka na przykład super czołg. Nie odbiega. Dziesiątka jest trochę ciężka, faktycznie ma hity na goldzie i jak się trafi jakaś tam twardsza maszyna typu, nie wiem, taki obiekt jak mieliśmy niszczyciela, tak wyjedziesz na wprost niego, to jak gdzieś po skosie strzelasz, to już nie jest to takie proste przebić. Aczkolwiek też da się pograć tym czołgiem. Cały czas staram się to pokazać. Gdzie jedziesz tym superkoniem? Na środek. Tak się zastanawiam właśnie, gdzie tym lewym jechać, ale też chyba gdzieś tam się pokręcę. O, wzorek jest po przeciwnej stronie, pozdrawiamy. A czemu właśnie tą polską ósemkę, premkę tak lubisz? Za co właśnie ten czołg lubisz? Co można ci w nim tak odpowiada? Można się skontować, potrafi, że tak powiem, odbić i na wieżę można pograć i trochę opuszczenia działa, ma... Tą sylwetkę ma fajną, czołg, nie? Tak. Na takie niskie górki i naprawdę sam raz, żeby tą wieżę wystawić i trochę tam podziałać. Jest taki bym powiedział, uniwersalny czołg, tak? Nie jest tak jak T-32, że stricte tylko na wieżę, albo i z trzeci, który bardziej na płaskie i kątowanie. Tak, tak. To jest coś, bym powiedział, pomiędzy tymi czołgami. No i jeszcze to działo też ma przyjemne, też alfa dość niezła i troszeczkę potrafi tam ból zadać. Dobra, ten light się tu kręci. Dobra, już klapsa dostał. Już babol tu we mnie wali. Niestety nie oszczędzają mnie. No spróbuję cię. No to się batczat kręci drugi koło babol, mnie. Batczat. Arta batczat już dwa razy we mnie strzeliła. Tak więc mierzy tu trzeci raz. Piękny amorek. Piękny. Podobał mi się ten strzał. Tak to można strzelać. Musiał się kolega zdenerwować z przeciwnej. Nie wiem, kto to był. O kurde. Uważaj na tego batczata. Batczaty są. GWS 100 i batczat 3 razy mnie właśnie trafił. Tak więc mam już pograne. Tak bez przekonania w tego ISA, ale w ziemię trafił. O, ja też mam towarzystwo Tusk. O, dobra, przynajmniej asysta wpadła. Nie, ale jeszcze się trzymasz. No, ja już mam, pograne, mam 300 HP, nic nie zrobiłem i te arty cały czas we mnie tłuką. Mówię, 4 pestki już od arty złapałem. Dobra, Conqueror jest na hita. No, tyle mojego w bitwie. O, jest wzorek. Jest wzorek. Na lodóweczce. No, arty powinny w lodówkę bić. Ale to z góry już Paton też ma bicie na mnie. Zniknął. Niedobrze. Też tak się ruszyć zbytnio nie mogę. Nie mogę bić na górkę, bo nic nie widzę. O, czekaj, może tutaj coś po
Pomogę z tym badgerem. Nie, tam zasłonięty. Ale wzorka widzę. I już nie widzę. Schował się. Czemu ten light nie świeci? Dobra, jedź. Nie trafiłem, Patona, cholera jasna. To jeszcze Godzilla jest. O, znowu już we mnie bije babo. Straciliśmy lighta. Widziałbym Badgera, ale zaraz mnie ten babol skończy, jak się pokaże. O, ustawię się na tego Badgera, może wyjedzie. Też jestem w takim kiepskim miejscu, ale już nie chcę zmieniać pozycji. No, ja powiem też, jak myślałem, żeby gdzieś się przenieść bardziej w moją stronę. Ja tu na razie jestem zablokowany. Linia 1 wzorek, linia 7 jest Godzilla, tu jeszcze jest typ 4 i na górce coś siedzi. Ale jest wzorek, nie. E3 tu jeszcze jest, jeszcze lepiej. Bez nawet nie przebiło. Niedobrze. Co duża odległość. Kurde, ja też. No, teoretycznie wygrywamy. Jakby ktoś nam pomógł tutaj w tym ataku, na przykład ci, co siedzą na A2 i A3, zobacz, co tam się dzieje. No, po prostu mistrzostwo świata. Mierzę, mierzę. Może się uda przebić. Dobra, siadło. Znowu cały czas w tym samym miejscu, wąska. Nie widzę, nie widzę. Na pamięć chyba będę musiał nie walić. Nie ma, nie ma już. Jest kwadrat, mierzę kwadrat. Ja też. Aj, w trupa poszło. Może nam ten met chociaż poświeci trochę. Trafiłem, na pamięć poszło, ale nie trafiłem. No strasznie taka statyczna jest ta bitwa. Dobra, ja z tamtej strony na razie nie widzę nic. Tam za tym wałem chyba siedzą na K1, bo już nie mam pomysłu, gdzie mogą być. To jest wzorek i arta. Jest kwadrat. Nie ma kwadratu. Jeszcze gdzieś jest Godzilla chyba. No ale wyłapał, pewnie stoi pod mostem. No właśnie, tam jadę do niej. Dobra, wzorka nie ma. Jest Godzilla. I pełny T5-7 koło niej. Dobra, bułę dostał. Powiedz mi, Godzilla wjechała pod most, bo nie widzę jej. Nie, ja cały czas ją leję. Trzymam na gąsy, nie dam jej zjechać. Ja spróbuję tego heavyka skończyć. Już nie ma. Krytyczne, ja pitole. Ale go trafiłem. Dobra, przynajmniej asysty wchodzą. Dobra, tego już nie odbił. I co im jeszcze zostało? E5 gdzieś jest, ale w ogóle tej E5 nie widziałem. Nie wiem, czy jest na górce. Pełniutka jeszcze. HP, jeszcze coś tam postrzelałem. Może nie jest to moja najlepsza bitwa. Ale postrzelałem. Poasystowałem trochę. No, na szczęście weszło, bo już myślałem, że się obejdę smakiem.
Dobra, już raczej nie skończę. Ale jak na 60 TP Lewandowskiego zrobiłem 4915 asyst, no to nie jest źle. Dobra. Słuchaj, mam fajnie nam siadła bitewka, mam dla Ciebie już przygotowane ostatnie pytanie, bo już nas czas troszeczkę goni. Powiedz mi proszę jeszcze, jakie są plany na przyszłość, zarówno Twoje, jak i klanu. Oczywiście pytam o WOTA stricte, nie o prywatne sprawy. Dwójka mi wpadła. O kurde, ja już się cieszyłem, że może meczka będzie, a tu dwójka. O, niestety. Minęło mnie. Powiem Ci, no, plany. Na teraz planujemy turniej, myślimy o tym, żeby się dalej rozwinąć. Kolega, mamy kolegę też konkurencyjnego dla Ciebie streamera Wiaderkę, doktora Wiaderko, który też mocno rozwija swój kanał. To tak samo, no, staramy się koledze pomóc jak możemy razem. No, brać udział we wszystkich rozgrywkach, jakie są, no mówię, rozkręcić przede wszystkim, no, jakiś fajny nowy turniej, może nawet ligę, w której będzie się po prostu fajnie grało przede wszystkim. A jeżeli chodzi o plan, no to być cały czas tą samą ekipą, żeby nikt nie odchodził, żeby nie zepsuła się atmosfera. To chyba taki największy cel, który ja mam dla siebie, jak i dla klanu, żeby, no, nie przyjąć kogoś, kto, na co tyle pracowaliśmy, tak? Rozumiem. Żeby chcecie mieć spokój. Znaczy, tyle spokój. Chcemy mieć atmosferę, tak? Żeby no właśnie. To, co do tej pory, żeby był to taki klan nadal najstarszy, z najstarszych na WOTA, a może później się okaże, że będzie to najstarszy klan. A na pewno ekipa, która tutaj po części jest w tym klanie, no to jest jedną z najstarszych graczy i takich wytrwałych w tym, że dołączają do jednego klanu, nie skaczą z kwiatka na kwiatek, tak? Tylko ktoś zobaczy, co i jak to się u nas, z kim gra, pozna tych ludzi, to nie szuka czegoś innego, tak? Bo ma u nas wszystko, czego by de facto chciał, tak? Rozumiem. Dobra, wiesz co, przerobiliśmy wszystkie pytania. Great, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że zgodziłeś się wziąć udział. Bardzo przyjemna, że tak powiem, ta godzinka była. Nasłuchałem się tyle, że co najmniej w trzech bitwach nic nie zrobiłem, ale przyznam się, że bardzo, bardzo ciekawa, fajna rozmowa. Z przyjemnością się Ciebie słuchało. Dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz za udział. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wzajemnie. Tak samo miło się z Tobą rozmawiało. I mam nadzieję, że też Tobie się rozkręci dalej. Będzie więcej polskich, jak to się mówi, streamerów, ludzi z pasją. Spoko. Bo to jest, tego mi brakuje, że mało jest takich ludzi, którzy chcą coś robić dla innych. A więcej jest takich traderów, tak, którzy po prostu tak. Stara się robić, a ktoś go zaraz tylko... Wiem o co chodzi, tak. De facto od wszystkiego odwleka. I chcę zrównać z ziemią. Wiem o co chodzi. Pozdrów doktora Wioderko ode mnie. A to, że tam działacie, to wiem, bo się nieraz strzelamy. Czy jak streama macie, czy jak my mamy streama, to się nieraz strzelamy właśnie po przeciwnych teamach. Wpadamy nieraz na siebie, więc jest ciekawie. Przez remont, przez zmianę mieszkania troszeczkę miałem mniej czasu na granie, ale... Ekipa jest stała, solidna, chłopaki sobie radzą i bez mnie, tak? No. Tak. Nie próżnują, na pewno nie próżnują. No. To dziękujemy wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie, cześć.